Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Chuchu Charles. Wybiliśmy ostatnio tego dziada, który tu był. Mamy chyba teraz wolne wejście do jaja, więc spoko. Ło! Proszę przestać ścinać. Charles sobie cały czas tam krąży. Pilnuje tego wyjścia jak pojebany. Dobra, tu tylko złom. Też był tylko złom. Nic do czytania nam chyba nie zostawili. Zamiast życie, to jeszcze tu będzie pewnie jakiś zawodnik do zabicia. To jest niższy poziom. A, tak się gra zabezpieczyła. Cwane, nie powiem, cwane. Tak, żebyśmy nie mogli przypadkiem go zabić. O kurde. Au! Posłałem je w nos. Na razie. Pyk, jajeczko jest. Wiem, że tam został złom i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, że to był... Że tutaj był... Kamp. Nie wiem, czy tam była jakaś siedzenka, mam nadzieję, że nie. Ale mam już dość skradania. W szczególności, że nie mogę ich zabić. Jeszcze jakby to się dało ich tak rozegrać jak pozostałych, to spoko. Ale że się nie da, to... To kij w oko. Ja tam się prosić nie będę. Aczkolwiek widać, że twórcy chyba sami wiedzieli, jak gracze będą chcieli to rozgrywać. I w ten sposób się zabezpieczyli. Jeszcze mi dajcie Charlesa na ryj, to już w ogóle będę szczęśliwy. Trzecie jajko wzięte. Został nam jeden quest poboczny, nawet dwa questy poboczne. Ale nas daleko wyniosło? Żeby aż tak? Nie chcę z nim na razie walczyć, bo mi się to nie opłaca. Dobra, tu wzięte, tu ogarnięte. Myślę, że jeszcze przydałoby się tylko i wyłącznie skoczyć w to miejsce tutaj. Akurat na rozjazd sobie skoczymy i będzie fajnie. W sumie został nam jeden quest poboczny i jeden główny. I musimy się jakoś tam dostać. Nie ma innej opcji. Chcę zrobić tego questa, dlatego polecę po niego. Wiem, że jestem teraz bardzo odkryty, ale... Cóż. Damy radę. Jak nie my, to kto? Chyba tak gra nie zalecała przejść, ale okej. Okay. Zamknięte. O, biega gadki. Bo tam jest zielona farba. Nie może być zamknięte. A, chyba rozumiem. A to mi się bardzo rzadko zdarza. Ops. Dobra, tu będzie otwarte? Tu jest otwarte, czyli rozumiem, co gra ma nam do powiedzenia. Dokładnie mówiąc, przeskocz. No to przeskoczymy. No właśnie. Opa! Nadal zamknięte. Zielona farba. Pomarańczowy już mamy, więc Ari jest, już może być spokojna. Już jej nie zdobędziemy na pewno. Ojej. No, tu nie ma wyjścia. No dobra. Czyli wszystko, tak? Jep. I DPS-y.
Jakże myślał. To jest ziomek. Hej, Ronnie. Czy to nie ciebie przysłali do pracy? To musisz być ty. Na szczycie jednej z tych wież jest coś, czego potrzebuję. Nie martw się, nie każę ci pracować za darmo. Miły ze mnie gość, więc ci zapłacę. Bo widzisz, pan Warren nie wspominał nikomu z kontynentu o tutejszych pracach wydobywczych. Nie zgłosił nawet zapadnięcia się kopalni. Przestał za to nam płacić. Do tego nasze kwatery wołają pomstę, a moje domniemane wynagrodzenie nie przystaje do moich kwalifikacji. Jakby tego było mało, żaden z górników nie otrzymał kopii umowy. Choć to akurat nie dotyka moich podwładnych tak bardzo, jak kogoś o moim statusie. Jak tylko uda mi się wydostać z wyspy, zaskarżę Warrena na grube miliony, a te dokumenty dowiodą, że naruszył warunki kontraktu. Wiem, że trzyma wszystkie papiery na szczycie jednej z tych wież. Mógłbym ci wytłumaczyć, jak to ustaliłem, ale i tak pewnie nie zrozumiesz. Problem w tym, że wieże zostały zbudowane wiele lat przed rozpoczęciem wydobycia i grożą zawaleniem. Mógłbym sam się na nie wdrapać, ale skoro już tu jesteś, to powiesz za tymi dokumentami. W nagrodę możesz wziąć coś z mojej kolekcji wyrzutnego złomu. Na pewno ci się spodoba. Hehe. Hehe, pocałuj mnie w nos, hehe. No to tutaj jest, no dobra. To my już tu byliśmy. My już tu byliśmy. No myślę, że to jest otwarte, ale nie. No i fajnie, tylko teraz pytanie takie, gdzie są te cholerne dokumenty? Zamknięte. Jak tu się dostać? No nie mówcie, że gra ała. Ups. Chyba gra od nas wymaga parkouru. Gdzie jest Charles? Chyba, że tu jest jeszcze jakoś wejście do góry. Się zawaliło. Chyba kapuje. A może i nie? A może i nie kapuje. Jak dostać się na górę? Czekajcie, bo to na pewno jest do ogarnięcia. A, dobra, widzę. Abym to ominął chyba. Nie tu, tutaj. Tutaj? Nie tutaj. Tak, tutaj. Tego nie zauważyłem. Tu również zamknięte, ale tak, tu jest złomek. Dalszy syf. Ej, jump in! Au! Oj, zabulisz dużo, wierz mi. Tu są te dokumenty i tutaj było chyba zawalone, prawda? Prawda. Przygotowanie podwalin pod te operacje było znacznie bardziej skomplikowane niż myślałem. Nie mówię jedynie o kosztach, ale też o logistyce budowlanej i transporcie zaopatrzenia do głównych kopalni. Jeśli mam uniknąć bankructwa, musimy szybko trafić na prawdziwą żyłę złota. Jest Charles. Tam gdzieś jeździ. Gdzie ty jesteś? Ło! Robaczku! Uciekaj stąd. Dobra, ostatni quest w teorii wykonany. No to już chyba możemy się zmierzyć z Charlesem, no bo tak. Popatrzcie, na całą mapę mamy już tylko zakończ to. Reszta jest już przeszukana od stóp do głów. Wszystkie znaczniki porobione.
Więc myślę, że teraz możemy sobie pozwolić na walkę z Charlesem. Dobra, rybko. Złota. Wspinasz się jak prawdziwa małpka. He, he, he. Cieszę się, że znalazłem te dokumenty. Oto twój upragniony złom. Tylko nie bierz wszystkiego na głupoty. Dobra, mamy to. Wracamy do ciuchci i lecimy to zakończyć. Lecimy to zakończyć. I zobaczymy, jakie zakończenie zostawiło nam Chuchu Charles. Ile w ogóle złomu mam? 233 sztuki. Boże, aż nadto. Mam nadzieję, że walka będzie cięższa. Jedyną śmierć, jaką zaliczyliśmy w sumie w tej grze, to była śmierć samobójcza. Hop. Dobra. Idziemy tutaj. Do przodu. Musimy w prawo! W prawo, 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 prawo! Tył! Źle było ustawione. Do tyłu. Dobra, i to będzie to miejsce, które ostatnio próbowaliśmy obczyszczać nawet. O, tu, 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 tu. Tylko pytanie, czy tłumoki się porespiły? Mam wielkie marzenie, że nie. Coś do czytania? Nic? Zero? Nul? Dobra, kochani. W takim razie lecimy z finałem. Odsuń się od kapliczki. Nie masz pojęcia, co robisz. Powolutku odłóż jajo i połóż się na ziemi. Zbyt wielu ludzi ucierpi, jeśli pozwolimy ci wykonać swój plan. Nie, nie! Ty głupcze! Jesteśmy zgubieni! Kurka, wódka. Oj, już po urenie. Leć, 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 leć. Coś się z nim dzieje. Charles z piekła rodem, tak by the way on się nazywa.
Kolejny upgrade. O! Szybka naprawa. Jednak myszka to jest myszka. Nie wyobrażam sobie grania w to napadzie, naprawdę. Kolejny upgrade. O kurde! O nie, nie, nie! Kiciuś, wynocham stąd. Tu jesteś, tu jesteś. Jedziesz. Nara, Charles. No to zakończenie było ciekawe. Ciu-ciu Charles, gra Gavina Eisenbeisha. No serio i to jest koniec? Naprawdę, Gavin. Ej, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Two Star Games. Dobra, będzie coś jeszcze, czy nie będzie? No trochę tych jaj jest. No i kochani, zakończyliśmy przygodę. Ciu, ciu. Ale zobaczmy jeszcze, co się stanie, jak klikniemy kontynuuj. No, 19 minut trochę mało jak na odcinek, no ale co najwyżej wstawię to od razu z poprzednim odcinkiem, żebyście mieli w sumie dwa. Gdzie my jesteśmy? W sumie zostaje teraz tylko i wyłącznie z Wapcharusa. No moi drodzy, nie będę tego przedłużał, bo to myślę, że nie ma sensu. Myślę, że nie ma sensu. Mam nadzieję, że wam się podobało, kochani. Czekajcie, bo my jesteśmy tutaj przy tym drewnianym, tak? Czy tu naprawdę był ten bolec? Nie było go. Oszukiści. On się chyba nabił na jedną z tych nóg w takim razie. Bo tu nic takiego nie było. Dobra, kochani. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się widzimy pewnie w innych seriach. Też na pewno nie z Choo Choo Charles, bo Choo Choo Charles zakończyliśmy na 100%.
100%. Nie mamy już nic do odwiedzenia. Tak więc trzymajcie się raz jeszcze i do następnego razu. Hej, hej!